Sobota, 27 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Czy Meksyk będzie miejscem, które będzie Lewisowi Hamiltonowi kojarzyło się z piątym tytułem mistrzowskim? Wiele na to wskazuje, bo jeżeli chodzi o matematykę, to Lewis, kończąc ten wyścig na nawet nieco odleglejszej pozycji, będzie miał ten tytuł w kieszeni i będzie mógł go świętować właśnie w Meksyku, w tych takich dość ciekawych okolicznościach, w przeddzień Święta Zmarłych, święta, które w tamtym rejonie świata jest nieco inaczej obchodzone niż u nas. Tam jest bardzo wesoły, tam jest bardzo kolorowo. Natomiast pojawiają się małe znaki zapytania wokół formy Mercedesa w ten weekend, ale o tym za chwilę. Dzisiejsze wydanie zaczynam od informacji dotyczącej zespołu Haasa i firmy Rich Energy. Oba te podmioty podpisały umowę o współpracy. Rich Energy ma być partnerem tytularnym Haasa, ma to być dość duża operacja, której częścią będzie zmiana kolorystyki samochodu, zmiana być może nazwy zespołu. Zobaczymy, bo tutaj szczegółów zbyt wiele nie ma, ale wokół tej współpracy jest wiele takich niewyjaśnionych kwestii, bo jeszcze niedawno Rich Energy zabiegało o Force India. Kiedy to się nie udało, kroki miały zostać skierowane w kierunku Williamsa i widzieliśmy na torze w Austin, że szef Rich Energy kręcił się po garażu Williamsa, chodził z Kreller Williams, to wszystko wyglądało tak bardzo radośnie. No i nagle, wkrótce później, dowiedzieliśmy się o tym, że Rich będzie współpracował jednak z zespołem Haasa. Czy doszło tu do takiej prostej historii, że kiedy Williams odmówił, a Williams miał odmówić ze względu na brak gwarancji bankowych ze strony Rich Energy, to Rich pobiegło do Haasa, wymazało Williamsa, wpisało nazwę Haasa i to wszystko zostało podpisane? Chyba nie, chyba firma Rich Energy zabiegała o to, żeby ta możliwość współpracy została otwarta na maksymalnie wielu frontach. I oprócz rozmów z Force India, z Williamsem, rozmawiano pewnie też z Haasem, no i finalnie z tym Haasem udało się dogadać, ale gdyby doszło tam do jakiegoś zwrotu akcji typu Sauber Honda, to wcale bym się nie zdziwił, bo te pieniądze, które mają tam być, nadal wyglądają dość mglisto. Choć udziały w firmie Rich Energy kupił David Sullivan, brytyjski biznesmen, człowiek, który już jest obecny w świecie sportu, jest współwłaścicielem zespołu West Ham United, zespołu piłkarskiego. Jak to się wszystko rozwinie, musimy poczekać. Haas ewidentnie zmienia linię marketingową. Do tej pory uruchomienie zespołu w Europie miało za cel promocję produktów Haasa, tych wysoko wyspecjalizowanych narzędzi. Natomiast teraz wydaje się, że dopadła ich ta taka twarda rzeczywistość ekonomiczna, jeżeli chodzi o Formułę 1. Zdali sobie sprawę, że z własnej kieszeni wszystkiego nie sfinansują, trzeba sięgnąć do cudzej kieszeni. No, zobaczymy. Myślę, że najbliższe tygodnie przyniosą nam nieco więcej szczegółów w tym temacie. Zielone światło FIA dla Mercedesa. Mowa tutaj o tych tylnych felgach, o tym projekcie nietypowym, który budził tyle kontrowersji, tyle zastrzeżeń, szczególnie ze strony Ferrari. W Austin Mercedes, obawiając się protestu, użył takich silikonowych uszczelek, którymi zamknięto te kontrowersyjne otwory, a tutaj bardzo sprytnie w Meksyku wyłożono sędziom wszystko na stół, powiedziano: sprawdźcie to, dajcie swoją opinię. Sędziowie wyścigowi plus specjaliści FIA przyjrzeli się temu wszystkiemu, stwierdzili, że efekt aerodynamiczny jest praktycznie żaden, głównym celem jest chłodzenie, jest to dopuszczalne, felga sama w sobie ma taki projekt, że powinna odprowadzać jak najwięcej tego ciepła. Natomiast jest tam takie małe zastrzeżenie w tej opinii, że jeżeli zmieniłaby się geometria, zmieniłaby się wielkość średnica tych otworów, to ta ich opinia z Meksyku nie ma już znaczenia w kolejnym wyścigu, w trakcie kolejnego weekendu wyścigowego. To nowe, zmienione rozwiązanie musi znowu zostać poddane badaniu. To jest ważna informacja nie tylko dla Mercedesa, którzy może tego rozwiązania używać, ale też dla rywali, którzy mogą teraz zacząć własne prace nad opracowaniem podobnego systemu, czy wdrożeniem systemu do ścigania, ale myślę, że zanim ktoś skopiuje to rozwiązanie, minie trochę czasu. Mówiąc o kopiowaniu, muszę powiedzieć o Red Bullu. Red Bull popisał się w ten weekend fantastyczną pracą, jeżeli chodzi o zaplecze, jeżeli chodzi o fabrykę. W zeszły weekend Ferrari przywiozło do Austin nową podłogę, na której pojawiły się takie poprzeczne łopatki. Jest to dość nowy, nietypowy element. Już ten weekend Red Bull przywiózł swoją wersję takiej podłogi, to znaczy stara podłoga została wykorzystana do tego, żeby sprawdzić to rozwiązanie. Za pomocą szybkiego prototypowania stworzono serię takich łopatek, które doklejono do nowej podłogi, pozwoliły Red Bullowi sprawdzić to, co robi Ferrari.
Finalnie okazało się, że Ferrari wycofało się w ogóle z używania tej podłogi. Ta podłoga była w Austin, była w Meksyku. W Meksyku też jeden z kierowców ją sprawdził, natomiast Ferrari zarzuciło ten projekt już na ten sezon. Powiedział, że już więcej z tym nie będzie jeździć. Natomiast Red Bull ma ciekawą porcję danych do analizy, która się pewnie przyda w kontekście prac nad przyszłorocznym samochodem. Co do Ferrari, pojawiają się informacje takie wewnętrzne, gdzieś wychodzące z zespołu, że Ferrari może mieć problem ponownie z tunelem aerodynamicznym, że te poprawki dobrze wyglądały na papierze, te poprawki, które zostały wdrożone w Singapurze, natomiast potem na to, że to wszystko się gdzieś rozjechało, rozsypało. Gdyby tak było, Ferrari będzie w dużych kłopotach. Rok 2012 to naprawdę było ciężkie przeżycie. 18 miesięcy te wszystkie prace nad kolejnymi poprawkami czy samochodami trwały w tunelu aerodynamicznym Toyoty w Kolonii, a nie w Maranello. Dopiero potem to wszystko powoli doprowadzono do ładu. Ja osobiście uważam, że tunel chyba jest dobry, dlatego że ten tunel urodził bardzo szybki samochód, bardzo dobry samochód. Być może zawiedli inżynierowie i te poprawki po prostu były wynikiem obraniem złej ścieżki rozwojowej. Jeżeli mowa o Red Bullu, to Red Bull jest niesamowicie szybki w ten weekend. Mówiłem Wam, kończąc poprzednie wydanie magazynu Echa Padoku, że Red Bull, zdaniem ekspertów, zdaniem moim też, ma największe szanse, żeby być wysoko w Meksyku, ale takiej przewagi Red Bulla się nie spodziewałem. No ta platforma aerodynamiczno-mechaniczna plus jednostka Renault spisuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze na tym torze w Meksyku. W ogóle jednostka Renault pokazuje, że jest całkiem niezła w sytuacji, kiedy tego chłodzenia czy tego powietrza brakuje. Niektórzy mówią, że tu turbina Renault ma taką konstrukcję, która w takich warunkach spisuje się bardzo, bardzo dobrze. Mark Hughes uknął taką ciekawą teorię, że te zespoły, które dysponują nieco słabszą jednostką, w ten weekend mają przewagę. Myślę, że Mark użył tutaj takiego skrótu myślowego. Chodziło mu o to, że te czołowe zespoły mają najlepiej zestrojoną jednostkę napędową w tych najwyższych zakresach mocy, tam to wszystko zostało dopieszczone, bo to ma sens. No, tam to ma jeździć jak najlepiej, a nie gdzieś niżej. W momencie, kiedy Mercedes i Ferrari skręciły te jednostki ze względu na problemy z chłodzeniem, o których zaraz powiem, szczególnie w kontekście Mercedesa, to te jednostki, które mają nieco więcej, nieco mniej mocy, mogą sobie jeździć w tym optymalnym zakresie. Nic złego się nie dzieje. Dobrze spisuje się Brandon Hartley. Tutaj też widzimy, że Honda całkiem nieźle w ten weekend funkcjonuje, a Brandon korzysta z tej jednostki w specyfikacji B, czyli nie korzysta z tej najnowszej jednostki. Więc to się pokrywa trochę z tymi słowami Marka Hughesa. A jeżeli mówimy o Mercedesie, Mercedes miał wczoraj ogromne problemy z przegrzewaniem się. James Allison powiedział po wczorajszych zajęciach, że to przegrzewanie występowało w wielu obrębach czy obszarach jednostki napędowej. To nie był jeden problem, to było wiele różnych problemów. Ta czerwona lampka zapalała się zarówno w samochodzie, jak i w garażu wielokrotnie. No i jedynym sposobem było naprawdę bardzo mocne skręcenie jednostki napędowej. Podobnie chyba było w Ferrari, choć tutaj oba zespoły cierpią też ze względu na opony. Ogromny grejnik, zarówno w przypadku Mercedesa, jak i Ferrari. Lewis Hamilton po 14 okrążeniach na hipermiękkiej oponie powiedział, że to w zasadzie nie ma sensu dalej jechać. Inni kierowcy mówili, że ta opona hipermiękka sprawiała wrażenie, jakby jechali po mokrym torze, więc tutaj widzimy, że jest duży problem. Z kolei Sebastian Vettel narzekał właśnie na jednostkę napędową. On w drugiej części treningu krzyczał do swojego inżyniera, że no, to jest wszystko, co mam. Wcisnąłem gaz do dechy, no ale więcej na wyświetlaczu, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną. Nie da się z tego samochodu wyciągnąć, więc wiem, że te dwa czołowe zespoły są w kłopotach, nie tylko jeżeli chodzi o jednostkę napędową, ale też opony. To jest ogromna szansa dla Red Bulla. Red Bull wydaje się w kontekście kwalifikacji i wyścigu jedynym zespołem, który może zaryzykować zakwalifikowanie się do wyścigu, czyli wyjście z Q2 na tej ultramiękkiej oponie. Ta przewaga im na to pozwala, bo przewaga między hipermiękką a ultramiękką według Pirelli to jest 0,7 sekundy, potem te kolejne dwie opony dzieli 0,4 sekundy, więc Red Bull jest naprawdę w komfortowej sytuacji do tego, żeby wygrać kwalifikacje i zapewnić sobie najlepszą strategię na wyścig. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co Ferrari i Red Bull, co Ferrari i Mercedes będą w stanie urwać przez noc, czy będą w stanie jeszcze tak przekonfigurować te swoje samochody, żeby udało się zmienić ten dystans do Red Bulla, ale wydaje mi się, że będzie to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Hipermiękkie opony według niektórych kierowców wystarczają na przejechanie jednego okrążenia, a może nawet nie. Jeżeli kierowcy docisną mocno na początku, w pierwszych dwóch sektorach, w trzecim opona przestaje w ogóle zapewniać przyczepność. No i właśnie to jest przyczyną tego jest grejnik, czyli te ziarenka, które tworzą się na powierzchni opony,
One niestety nie szczyszczają się, tak jak to ma miejsce w innych lokalizacjach, na innych torach. Po krótkiej fazie grainingu, nieraz to określenie się pojawia, po krótkiej fazie on ustępuje, czyli to się wszystko ściera. Znowu mamy do czynienia z tą bardzo gładką powierzchnią opony, która zapewnia przyczepność. Tym razem tak nie jest. To jest efekt takiej kuli śniegowej, tych drobinek jest coraz więcej. Te zmarszczki, w cudzysłowie zmarszczki na oponie, są coraz grubsze. No i kierowcy tracą kontakt z asfaltem. Jechać dalej się nie da. No więc widzimy, że Red Bull naprawdę ma komfort, może myśleć o tym, jak rozegrać tą walkę między Ricciardo a Verstappenem. No jedyny znak zapytania to jest jednostka napędowa, czy ten silnik Renault ich dowiezie. Myślę, że Williams nie będzie miał łatwego zadania w ten weekend, dlatego że Williams przez cały sezon ma ogromne problemy z chłodzeniem jednostki napędowej i patrząc na tylną sekcję Williamsa, tamto otwarcie tej pokrywy jest jak największe. To na pewno przeszkadza, jeżeli chodzi o aerodynamikę, jeżeli chodzi o w ogóle całą platformę samochodu. No, im mocniej to wszystko otwieramy, tym większe opory tworzymy. Williams może mieć naprawdę trudny weekend przed sobą, a czasami teoretycznie wydaje się, że będzie trudno, a w wyniku splotu pewnych okoliczności jest lepiej. Zostawiamy na chwilę tor, mówię o sobocie i niedzieli, i przenosimy się już na wtorek, a tam na torze ma się pojawić Tatiana Calderon za kółkiem bolidu Zaubera. Tatiana Calderon ma wziąć udział w dniu filmowym, będzie miała do dyspozycji 100 km. Sama zawodniczka twierdzi, że jest dobrze do tego przygotowana, że ta współpraca przez szereg miesięcy z Zauberem pozwoliła jej się dobrze przygotować do tego wydarzenia. No i jako potwierdzenie tego podaje, że obwód jej szyi w tym czasie przygotowań do tego debiutu zwiększył się aż o 9 cm, więc ta dziewczyna naprawdę mocno popracowała nad tym, żeby nic ją w samochodzie nie zaskoczyło, przynajmniej od tej strony fizycznej. Nie ma żadnej informacji, czy ten dzień filmowy i wsadzenie tej młodej zawodniczki do samochodu ma cokolwiek wspólnego z uruchomieniem tej serii tylko dla kobiet, ale na pewno to pomoże w promocji. A jeżeli mówimy o tej serii dla kobiet, to zapytałem moich córek, co one o tym sądzą. W zasadzie powiedziałem tydzień temu, oglądając wyścig w Austin, pokazałem, no widzicie, tu ścigają się sami panowie, ale niedługo będzie taka seria, gdzie będą ścigać się same dziewczyny. No i pierwsze pytanie mojej córki było takie, no ale dziewczyny też mogą? Ja mówię, no mogą dziewczyny, oczywiście, że mogą, będą mogły się ścigać. A tata będziemy oglądali? Ja mówię, no będziemy, jak tylko będzie taka możliwość, będzie to dostępne w telewizji, to będziemy sobie, no to super, tata, to będziemy oglądać, to mi przypomni. Więc to pokazuje, że być może ta seria dla kobiet nie jest takim złym pomysłem. Być może ona zachęci młode dziewczyny do tego, żeby częściej spoglądać nie tylko w kierunku takich sportów jak siatkówka, gimnastyka, w kierunku tańca, ale również w kierunku sportów motorowych. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o tą serię dla kobiet. Coraz lepiej, coraz ciekawiej to wygląda, moim zdaniem. A na koniec temat związany z Robertem Kubicą. No, pojawiły się nowe informacje na łamach serwisu many.pl, serwisu, który również pojawił się w poprzednich wydaniach magazynu Echa Padoku. Czy informacje z tego serwisu? Pojawiła się wypowiedź jednego z członków zarządu, że te 40 milionów złotych dla Roberta Kubicy to nie jest nic pewnego. W zasadzie żadna decyzja nie została podjęta. No, mimo tego wszystkiego, dziennikarze przeglądu sportowego nadal utrzymują, że te 40 milionów gdzieś tam wisi, gdzieś tam czeka tylko na uruchomienie tej całej operacji. Zadałem sobie sporo trudu, żeby wyciągnąć dla Was te wszystkie liczby, które Wam zaprezentowałem w ostatnich wydaniach magazynu, dotyczące sponsoringu sportowego, sponsoringu indywidualnego. Myślę, że dziennikarze przeglądu sportowego powinni odrobić zadanie i trochę poczytać na ten temat. No bo jeżeli chodzi o wsparcie indywidualne, poziom 40 milionów złotych. Myślę, że jest poza zasięgiem. Oczywiście Robert może liczyć na wsparcie Orlenu, jeżeli Orlen się zdecyduje, ale ta kwota wsparcia takiego bezpośredniego na pewno będzie niższa. Być może gdzieś dookoła pójdzie jeszcze jakaś współpraca technologiczna, no ale na to wszystko musimy poczekać. Co do Okona, to Wolf powiedział, że te jego perspektywy na przyszły sezon wyglądają nie najlepiej, ale nie wiemy, czy chodzi o to, że nie uda się zabezpieczyć tego fotela, czy chodzi o to, że to już wybiega w przyszłość i myśli o tym, że nawet gdyby ten Ocon dostał fotel w Williamsie, to zastanawia się, czy to mu pomoże, czy mu przeszkodzi w dalszej karierze. No, mówi się też o tym, że Ocon ma mieć już gwarancję jazdy na rok 2020. No tutaj też musimy poczekać na to, co się wydarzy, bo jest duży taki chaos informacyjny, dużo jest sprzeczności, trudno jest wyciągnąć jakąkolwiek konkretną informację. Myślę, że nadal pracuje się nad tym, żeby jednak Ocon dostał ten fotel, żeby Ocon się sprawdził. W
w kolejnym sezonie, żeby nie miał tej rocznej przerwy. No jeżeli Mercedes podpisał umowę z Oconem na rok 2020, załóżmy, że to coś takiego się wydarzyło, to w interesie Mercedesa jest to, żeby mieć w tym fotelu w roku 2020 kierowcę, który nie miał rocznej przerwy z samochodem, no to byłoby trochę wbrew logice. Na koniec kilka słów na temat jednego elementu, który znalazł się w padoku na torze w Meksyku, który wzbudził ogromne zainteresowanie, taki szum się zrobił. Mowa o salonie fryzjerskim, tylko dla panów, tak zwanym barbershopie, który gdzieś tam w padoku został zorganizowany. Wielu kierowców, dziennikarzy zrobiło sobie zdjęcie, czy to przed tym salonem, czy w salonie. Wielu z nich miało też doklejone wąsy. Ta obecność tego salonu, oprócz tego, że dostarcza trochę przyjemności kierowcom czy dziennikarzom, którzy mogą się oddać w ręce specjalisty i zrobić porządek, czy to ze swoją brodą, czy z głową, ma też inny cel. Jest to element nieco szerszej akcji. Mowa o akcji Movember, akcji, która co roku odbywa się w listopadzie. Panowie zapuszczają wąsy i ten wąs ma być takim elementem wsparcia dla tej akcji, a ideą tej akcji jest zwiększenie świadomości wśród mężczyzn, ale nie tylko mężczyzn, dotyczącej występowania nowotworów wśród mężczyzn. Chodzi o męskie klejnoty, że tak to ujmę. I powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo ciekawa akcja, bardzo dobra akcja, myślę. Polecam Wam wizytę u specjalisty przynajmniej raz na 3 lata, bo z tego, co się dowiedziałem właśnie w czasie takiej wizyty, nie boli. No może trochę, ale nie ma się czego bać, że się nie składa się z samych przyjemności. Z tego, co się dowiedziałem, to nowotwory wśród mężczyzn rozwijają się bardzo długo, w przeciwieństwie do problemów, które dotykają naszych pań. My mamy nieco większe szanse na szybkie wykrycie i szybkie wyleczenie. Wizyta raz na 3 lata, badanie raz na 3 lata gwarantuje nam praktycznie całkowite wyleczenie się ze wszystkich problemów, bo te nowotwory mogą się rozwijać do momentu dania pierwszych takich poważnych objawów, nawet 10 lat, więc szansa na szybkie złapanie tego wszystkiego jest. I kolejna informacja z tej wizyty. Ta grupa ryzyka kiedyś była określana jako 55 plus, dzisiaj to jest grupa 35 plus, więc panowie, dbajcie o swoje klejnoty. No, jest to temat może nieco tabu, o tym się na co dzień nie mówi. Natomiast każda choroba, czy ta, czy inna, ma ogromny wpływ na nasze życie, na nasze funkcjonowanie, na naszej rodziny. Więc nawet jeżeli może trochę się boicie, może się to krępujecie tego wszystkiego, zróbcie to dla waszych rodzin, dla waszych najbliższych, bo taka choroba nie będzie tylko dla was problemem, ale również problemem dla całego waszego otoczenia. Ja również niedługo wybieram się na taką wizytę. No, raczej nagrania z tego nie będzie. Wam też polecam. Kończę. Wiem, że nie lubicie tych wstawek na końcu. Są takie głosy, że nie lubicie tych odniesień do innych sfer życia, ale ja próbuję jakoś do tego nawiązać. Z tego wielkiego świata Formuły 1, który gdzieś jest tak odległy, chcę też, żeby te materiały miały taki element przyziemny. Być może komuś w jakikolwiek sposób pomogą. Na dzisiaj to wszystko. Na pewno czeka nas ciekawe ściganie i na pewno spotkamy się. Nie wiem, czy jutro, ale postaram się, żebyśmy byli razem w poniedziałek. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Na ten moment to wszystko. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.